Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Bardzo proszę o informację, czy mnie słychać, czy dzisiaj już nie będziemy mieć żadnych problemów z transmisją. Widzę Państwa, widzę czat, widzę, że już są jakieś osoby, pojawiały się serduszka, także będę wdzięczna za informację o jakości dzisiejszej transmisji, podobnie tutaj na YouTubie. Pani Iwono, na YouTubie jestem. Teraz jeszcze proszę o informacje z Facebooka i nie przedłużamy, zaczynamy. Super, to fantastycznie. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mam dla Was bardzo taki przyjemny temat, bardzo słoneczny, letni, jak dla mnie jest to letni temat, ale jak najbardziej dobrze sobie o nim przypomnieć zimą, kiedy po prostu mamy różne dolegliwości, a najbardziej nam brakuje słońca. Tak, ja przynajmniej odczuwam, że jest super, jeżeli mamy piękny, słoneczny dzień, wtedy mam dobry humor, dobre samopoczucie. Jeżeli jest pochmurno, to jest smutniej. A ja mam dla Państwa dzisiaj do pokazania właśnie coś takiego, co jest przyjemne i słoneczne. A jak Państwo czytaliście tytuł naszej transmisji, to już doskonale wiecie, o czym dzisiaj będę mówiła. Mianowicie będę mówiła o bursztynie. I będę wdzięczna, jeżeli Państwo napiszecie, czy używaliście w jakiejś formie kiedykolwiek bursztyn, czy wiecie o tym, że ta żywica, która używana jest przede wszystkim na przepiękną biżuterię, trochę się nie przygotowałam, bo nie mam na sobie nic z bursztynu, a przecież mam biżuterię również bursztynową, mam pierścionki, mam jakieś naszyjniki bursztynowe, mam bransoletkę z pięknego, surowego bursztynu i uwielbiam je nosić. Ja je uwielbiam, przyznaję, nosić latem, bo wtedy mi się wydaje, że ten bursztyn się nagrzewa od słońca i on w ogóle wtedy pachnie, tak? Ja uwielbiam zapach bursztynu. Do nalewki, super, czyli tutaj na YouTubie mam osoby, które używają nalewki bursztynowej. To jest taka bardzo tradycyjna forma podania bursztynu, taka naturopatyczna. Używany był właśnie tradycyjnie w postaci nalewki bursztyn bardzo często. I jeszcze proszę o informację, czy wiecie Państwo, na co był używany, tak? To taki mały quiz, żeby Państwa wszystkich obudzić w ten czwartkowy wieczór. Czy Państwo wiecie, na co się używało właśnie nalewki bursztynowej, na co była najbardziej, czyli była i jest polecana tak naprawdę? Bo ja Państwu zaraz powiem przede wszystkim dużo dzisiaj ciekawostek i powiem o tym produkcie, który pokazywałam, czyli proszę Państwa o słońcu Bałtyku, czyli o pyłku bursztynowym. Ja otworzę i pokażę, tak tutaj pokazuję opakowanko. Takie mamy kółeczko, okrągłe opakowanie pyłu bursztynowego. Jest to bardzo wyjątkowy produkt właśnie, który jest pozyskiwany z bursztynu. O, właśnie sobie wysypałam na laptopa, czyli będę miała do zużycia, proszę Państwa, niedużo objętość 1/5 łyżeczki, ale sobie to później muszę dobrze zebrać. Jest to, proszę Państwa, bardzo wyjątkowy produkt, właśnie pył bursztynowy, pachnie bursztynem, czyli absolutnie, absolutnie uwielbiam. I teraz tak, do czego używana jest nalewka bursztynowa, bo o to pytałam, więc od tego zaczniemy. Nalewka była używana i jest na choroby reumatyczne, na bóle stawowe, ponieważ doskonale i bardzo szybko właśnie wcierana nalewka w bolące stawy zmniejsza ból, działa miejscowo przeciwzapalnie.
No i oczywiście można ją pić w kropelkach. Ja przy przeziębieniach, grypach, proszę Państwa, przy astmie, przy chorobach płuc można przyjmować nalewkę bursztynową, ale także można przyjmować wewnętrznie pyłek bursztynowy. I teraz wracam do początku i opowiem Państwu o właściwościach i co to w ogóle jest bursztyn. Jest to, proszę Państwa, żywica z drzew różnych, przede wszystkim z drzew iglastych, ale jest to żywica, która z tego drzewa spadła między 40 a 100 milionów lat temu i została ona uwięziona w pokładach geologicznych, bardzo często pod dnem morza, dlatego bursztyn znajdywany jest na brzegu morza, ponieważ jest wyrzucany z tych pokładów, które są właśnie pod wodą. I to jest żywica, która oprócz tego, że jest żywicą, czyli jest sokiem drzewa, jest czymś, co i tak naturalnie twardnieje w momencie, jak wypływa z drzewa, i również zostało poddane i czasami wysokiej temperaturze, i ciśnieniu, i różnego rodzaju warunkom geologicznym związanymi z no tym, że to, proszę Państwa, było 40 milionów lat temu, więc zmieniały się warunki klimatyczne, zmieniała się pokład, w którym dane złoże się znajduje, więc było właśnie i ciśnienie, i temperatura. I właśnie w zależności od tych warunków, którymi był poddawany naturalnie bursztyn, ma on różny kolor. Okazuje się, że kolor bursztynu nie zależy od drzewa, z którego był pozyskany, tylko właśnie od tych warunków, w których on był nie przechowywany, w których on przebywał, tak, w tych, w których on był. Oczywiście, Tomku, kwas bursztynowy, tak, kwas bursztynowy, który jest tym składnikiem wyjątkowym właśnie bursztynu, działającym bardzo silnie przeciwzapalnie, między innymi przy chorobach reumatycznych. Teraz tak, jeśli chodzi o bursztyn, to co mogę Państwu powiedzieć, to w numerze lutowym mamy fantastyczny artykuł Krysi Jutki, którą tutaj przy okazji serdecznie pozdrawiam, moja ziołowa koleżanka. Artykuł, w którym Krysia opisuje historię używania bursztynu, opisuje właśnie, w jaki sposób używać go terapeutycznie, a także skąd pochodziła na przykład nazwa, tak jak skąd nazwa bursztyn, który podobnie brzmi w języku niemieckim, a również staropolska tar, od fenickiego wyrazu janitar, który oznacza po prostu żywicę. I teraz tak, proszę Państwa, w ogóle żywice różne, czy to będzie bursztyn, czy to będą współczesnie pozyskiwane żywice drzew iglastych, liściastych, czy na przykład kadzidłowiec, który jest także żywicą, to są w ogóle substancje, które są zawsze mocne w działaniu. To są substancje, które służą drzewu do leczenia siebie, ponieważ drzewo wydziela żywice nie dla nas, tylko dla siebie. Wydziela je w miejscu zranienia po to, żeby to miejsce zakleić, żeby nie wchodziły tam bakterie, bo drzewo też może być zarażone różnego rodzaju patogenami, więc drzewo wydziela żywice jako taki intensywny sok, który twardnieje, zakleja rany. Jeżeli jest go więcej, to on skapuje sobie z drzewa. Za to jest substancja lecząca drzewo. I teraz to, jak my pozyskujemy później żywice, czy właśnie bursztyn, czy różne inne żywice, które ja absolutnie wszystkie uwielbiam, naprawdę, i używam je w różny sposób, to również mamy tak naprawdę skoncentrowane substancje lecznicze. I tak jest również w bursztynie, który oprócz tego, że wyprodukuje się z niego przepiękną biżuterię, tudzież powstawały dzieła sztuki w postaci koron królów właśnie z żywicy, z bursztynu, czy chociażby słynna polska bursztynowa komnata, czyli cała komnata, która była, proszę Państwa, z wyrzeźbionych kawałków bursztynu. Tak naprawdę bursztyn to jest coś, co jest takie bardzo polskie, mimo że, proszę Państwa, bursztyn występuje w różnych krajach świata, nie tylko w Polsce, ale ten polski bursztyn z Morza Bałtyckiego, z zimnego morza, ma wyjątkowe właściwości i tak jest też znany w świecie. Dlatego też historycznie szlak bursztynowy
czyli szlak kupiecki, którym z Bałtyku i z okolic Bałtyku na południe Europy sprzedawano bursztyn za różne innego rodzaju dobra, był bardzo znanym szlakiem handlowym, ponieważ bursztyn był bardzo cenny. Jak go wykorzystywano dawniej? Dawniej go wykorzystywano w ten sposób, że na przykład małym dzieciom ząbkującym dawano do rączki albo na jakiejś niteczce, rzemyku, czy w formie bransoletki, dawano właśnie kawałki bursztynu, po to, żeby dzieciątko gryzło i ssało ten bursztyn, ponieważ on działa łagodząco na bóle związane z ząbkowaniem. Ta tradycja została i obecnie znam mamy, które po prostu dzieciaczkom zakładają malutkie bransoletki właśnie z bursztynu, dzieciom ząbkującym. No i uważa się, że faktycznie bursztyn oddziaływuje w ten sposób, że to ząbkowanie przechodzi łagodniej. Można sobie mówić, czy to są jakieś czary, mary, czy nie. Pewne jest to, proszę Państwa, że bursztyn ma takie działanie, że jonizuje ujemnie środowisko, w którym jest, dlatego na kawałki bursztynu można kłaść sobie przy telewizorze czy przy komputerach, po to, żeby nam tak bardzo nie szkodziło to promieniowanie jonizujące, które jest właśnie wydzielane przez urządzenia. I również w ten sposób, jak będzie pocierał się o skórę, będzie rozgrzany, będzie również aromatycznie działał, to on faktycznie może działać lekko przeciwbólowo na dzieciaczki właśnie w okresie ząbkowania. Bo gryziony i ssany oczywiście miejscowo będzie też działał przeciwbólowo, bo ma takie właściwości. Tak? On się bardzo słabo rozpuszcza w wodzie, słabo się rozpuszcza w alkoholu, ale właściwie rozpuszczanie w alkoholu lub ta forma, o której Państwo mówi, jest najlepszą właśnie na używanie terapeutyczne bursztynu. Ten produkt, który tutaj wysypał mi się na monitor, na laptopa, proszę Państwa, tu pokażę, tak wygląda puder bursztynowy, to jest jedna z takich form, która w bardzo przyjazny sposób pomaga tego bursztynu, pomaga ten bursztyn używać na skórę. I teraz tak, co jest wyjątkowego w ogóle w tym produkcie? Mianowicie bursztyn, żebyśmy uzyskali taki pyłek, który jest dosłownie pyłkiem, pudrem, jest miażdżony w temperaturze minus 70 stopni w specjalnych moździerzach, które są produkowane z kamieni półszlachetnych, czy nawet nie są to kamienne moździerze, a takie z kamieni półszlachetnych, i w tej niskiej temperaturze jest miażdżony na pył, na taką formę, która zaaplikowana na skórę będzie działała leczniczo. Będzie działała leczniczo, na przykład na choroby trądzikowe, na różnego rodzaju otarcia, na ukąszenia owadów. Co jest ważne, będzie to działało łagodząco, właściwie bez skutków ubocznych. Bursztyn jest substancją, która bardzo rzadko alergizuje, więc jest to produkt, który bezpiecznie można mieć w torebce, na przykład latem podczas wakacji, kiedy powiedzmy ugryzie nas komar, czy dziecko ugryzie na przykład komar, tak, i żebyśmy nie smarowali jakimiś dziwnymi substancjami. Wtarcie odrobiny pyłu bursztynowego złagodzi zmianę, zadziała przeciwbólowo, przeciwzapalnie i pozwoli się szybciej tej zmianie zagoić. Podobnie trądzik, na przykład można taki puder bursztynowy używać, jeżeli jest trądzik, jak puder, czyli możemy sobie pudrować twarz normalnie pędzeleczkiem, szczególnie jest to doskonała forma podania dla młodych dziewczyn, dla nastolatek, które używają kosmetyków po to, żeby nie było widać zmian trądzikowych, więc spokojnie może być tą pierwszą warstwą albo jedyną, co jest najlepsze, właśnie aplikacja pudru bursztynowego, ponieważ będzie on wygajał zmiany trądzikowe, nie będzie zatykał porów, będzie działał przeciwzapalnie i przeciwdziała również tworzeniu się blizn właśnie przy tych zmianach trądzikowych. Podobnie, jeżeli macie Państwo problem z łupierzem, tak, ja nie mam problemu z łupierzem, ale jakoś tak pokazuję na głowę, ze zmianami na skórze głowy, takimi nawet przy łuszczycy, czy przy jakichś innych, bo często są albo stany zapalne mieszków włosowych, tak, różnego rodzaju właśnie problemy związane z cebulkami.
można, słuchajcie, po prostu wcierać sobie w cebulki, odrobinę, taki dosłownie właśnie dotknięty palec wcieramy sobie w zmienione chorobowo miejsce, tak? Jest to bardzo skuteczne, szybko działające i nie wywołujące żadnych skutków ubocznych, tak? Tak jak czasami różnego rodzaju maści nam takie rzeczy wywołują. Można również, proszę Państwa, taki pył bursztynowy wcierać w kręgosłup, przy bólach różnego rodzaju, przy nawet przepuklinach kręgosłupa, przy bólach reumatycznych, przy rwie kulszowej. Zresztą tak się wykorzystuje też nalewkę bursztynową, że wciera się właśnie bursztyn rozpuszczony w alkoholu, czyli nalewkę właśnie przy rwie kulszowej i to naprawdę doskonale i bardzo szybko wpływa przeciwbólowo. Podobnie możemy, słuchajcie, wcierać w skórę właśnie ten bursztynowy puder. Będzie działał podobnie. On, proszę Państwa, u nas w Europie jest zarejestrowany jako produkt kosmetyczny, więc ja go przede wszystkim Państwu polecam na skórę i na różnego rodzaju właśnie zmiany skórne. Na przykład kiedy jeszcze? Przy, słuchajcie, problemach, szczególnie latem, przy otarciach pod pachami, w pachwinach, czy u pań, które mają na przykład obfity biust i mają problemy z biustonoszami, z otarciami, to jest to, słuchajcie, cudowna forma właśnie do wygojenia zmian w taki najbardziej naturalny sposób. Oczywiście ten bursztyn także można przyjmować wewnętrznie. Ogólnie produkt ma dopuszczenie kosmetyczne, ale w innych krajach świata, na przykład w Japonii w ogóle bursztyn jest używany jako lek, a w innych krajach jest używany jako suplement diety, więc to jest wyłącznie kwestia technicznej rejestracji i dopasowania do prawodawstwa danego kraju, tak? Ale oczywiście tak jak możemy przyjmować nalewkę wewnętrznie, bursztynową w kropelkach, podobnie możemy używać właśnie tego pudru. Najlepsze zastosowanie takie wewnętrzne, które da bardzo szybkie efekty, jest to, proszę Państwa, zastosowanie nadziąsła. Jeżeli są początki paradontozy lub mamy jakiś stan zapalny w jamie ustnej, możemy sobie taki puder bursztynowy po prostu wcierać w dziąsła, po to, żeby po prostu zapobiec tym zmianom, żeby odżywić dziąsła, tak? Jeżeli macie Państwo na przykład afty albo tendencje właśnie do jakichś zmian takich grzybiczych, również możemy sobie po prostu tym puderkiem bursztynowym takie rzeczy smarować. Nalewka z bursztynu, proszę Państwa, na 95-6% alkoholu, czyli na naprawdę mocnym alkoholu, 1 do 10, czyli jedna część bursztynu, 10 części alkoholu. To jest taka standardowa nalewka, jeżeli wykorzystujemy żywice, ponieważ żywice słabszym alkoholem się nie rozpuszczą, po prostu. I po tygodniu codziennego potrząsania możemy sobie używać. Podobnie możemy też nalewkę zrobić z pudru bursztynowego, co jest o tyle ciekawe, że o wiele szybciej uzyskamy efekt terapeutyczny i o wiele szybciej nam się ten cudowny puder bursztynowy rozpuści w alkoholu i będziemy go mogli używać. Bursztyn także, proszę Państwa, i to jest mój ulubiony temat, używa się jako kadzidło. I tradycyjnie w medycynach ludowych różnych krajów, nie tylko Polski, właśnie dym z palonego bursztynu był używany i polecany na przykład przy astmie i chorobach górnych dróg oddechowych. W ogóle dawniej, proszę Państwa, bardzo często różnego rodzaju substancje i zioła używano jako leki w formie wąchania dymu. Zostało nam z tego tylko i wyłącznie palenie papierosów z tytoniu. I tak naprawdę w tych papierosach już jest mało tytoniu, tylko są innego rodzaju substancje. A sam tytoń używany przez Indian był używany jako lekarstwo. No i jeszcze mamy jedną roślinę, którą się używa w postaci palenia, ale to jakby o tym nie zawsze można mówić, tak? Za to to są rośliny. Dawniej palono w papierosach liście wiśni, liście bylicy pospolitej, liście podbiału i one były palone jako lekarstwa na różnego rodzaju choroby. Ale podobnie właśnie spalano albo na węgielkach trybularzowych, albo na węglach takich, które były wyjęte powiedzmy z pieca, spalano także, przepraszam bardzo, tutaj mi się coś...
Aha, okej, dobrze. Prąd w komputerze będzie niebawem kończył. Proszę Państwa, dym z bursztynu w ten sposób palony, na przykład, tak jak współcześnie się używa węgielków trybularzowych do kadzideł, to są takie małe czarne węgielki, które się rozgrzewa, one się wypalają, sypiemy na to zioła w postaci mieszanek albo kładziemy na to kawałeczki różnych żywic, możemy właśnie położyć kawałeczek bursztynu albo odrobinkę dosłownie na koniec łyżki właśnie pudru bursztynowego i możemy wdychać ten dym, inhalując się, oczyszczamy sobie górne drogi oddechowe, będzie to działało łagodząco na ból gardła, będzie poprawiało w ogóle jakość oddychania, będzie nam rozszerzało oskrzela i jest to działanie, które tak naprawdę jeszcze jest mało zbadane, ponieważ jest na temat używania dymu mało badań, ale używa się go właśnie tradycyjnie. Co jeszcze tutaj mogę Państwu powiedzieć o używaniu bursztynu jako leku tak naprawdę? Dawniej był używany przy uzdrowieniu oczu, przy bólach głowy, przy zaburzeniach snu, przy dolegliwościach miesiączkowych, krwotokach i przy porodach. Właśnie ze względu na to, że miał bardzo, bardzo szerokie działanie. Jeżeli chodzi o skład bursztynu, tutaj się posiłkuję artykułem Krysi Jutki, bo jest doskonale opisany właśnie w nim bursztyn. Mianowicie bursztyn jest w większości zbudowany z węgla, w 80% jest on węglem, pozostała część to jest tlen, wodór, a także właśnie bardzo cenny kwas bursztynowy, który jest używany, wyizolowany jako lek, silny lek przeciwbakteryjny, przeciwzapalny, przeciwwirusowy także. Zawiera także bursztyn krzem, magnez, żelazo, wapń, potas, związki organiczne połączone z jodem, co w sumie nas nie dziwi, ponieważ bursztyn, proszę Państwa, znajdujemy w morzu, więc tam, gdzie tego jodu jest więcej, substancje lotne i w ogóle kwasy żywiczne. Obecnie poleca się bursztyn, proszę Państwa, jako środek, który pobudza system nerwowy, będzie działał tak aktywizująco, na regulację pracy jelit, jako środek przeciwzapalny i antytoksyczny, czyli taki, który będzie nam neutralizował różnego rodzaju substancje toksyczne, które czy spożywamy, czy mamy w swoim ciele. Przede wszystkim tradycyjnie właśnie przy bólach reumatycznych, przy astmie, przy owrzodzeniach, podrażnieniach skóry, przy chorobach gardła i tarczycy. Tutaj któraś z Pań napisała, że przy bólach głowy jak najbardziej tradycyjnie właśnie pociera się, słuchajcie, bursztynem po prostu skronia i właśnie w momencie, w którym on się będzie rozgrzewał, będzie wydzielał więcej tego promieniowania neutralizujące, czy będzie neutralizował promieniowanie jonizujące i będzie jakby ściągał ładunki dodatnie z naszej skóry, które nam nie służą, bo mamy ich za dużo. Ale dokładnie w ten sam sposób możemy sobie użyć pudru bursztynowego, czyli możemy przy bólu głowy po prostu wetrzeć go sobie w skronie, tak? Co jest bardzo przyjemną kuracją. Przy okazji ten bursztyn cudownie pachnie. Przy działaniu wewnętrznym będzie działał pobudzająco na wydzielanie żółci, uspokajająco i stymulująco organizm do regeneracji, czyli to jest taka substancja, w ogóle jak wszystkie substancje naturalne, czy to będą zioła, czy to będą żywice, że one działają szeroko. Tak, na astmę pani Justyna pisze, że przy astmie nosi biżuterię bursztynową i to jest też to właśnie bardzo tradycyjne, ale także, proszę Państwa, sprawdzone działanie właśnie bursztynu. Także bardzo dziękuję za tą informację. Ale tak również się go używa. Ma też działanie bezinfekujące, dlatego właśnie to każde zastosowanie na zmiany skórne, tak? Więc tak naprawdę można go używać i traktować jako taki pierwsza pomoc, którą zawsze można mieć w torebce, właśnie takie niewielkie opakowanie. Pani Anno, to jest właśnie takie opakowanie wielkości próbki. Nie pamiętam, ile tutaj jest gram.
ale za chwileczkę wkleimy tutaj link do strony Zdrowie bez leków, właśnie gdzie można sobie ten produkt zobaczyć. I tam będzie informacja właśnie, czy też jest opcja zakupu próbeczki, właśnie takiego niewielkiego opakowania. Ale on jest w ogóle bardzo wydajny, bo tak naprawdę to, że on jest poddany temu miażdżeniu i jest z niego zrobiony puderek, to używamy go właśnie w takiej ilości, jak ja pokazałam. Także dotykam po prostu i mam na czubku palca po prostu odrobinę pyłu bursztynowego i jego mogę wetrzeć na przykład w jakąś zmianę, w oparzenie, w ranę, czy właśnie w ewentualne zmiany trądzikowe. Także ta forma jest po prostu rewelacyjna, a jednocześnie pozwala nam to bez tego alkoholu po prostu skorzystać z dobroczynnych wartości bursztynu. Więc przede wszystkim zmiany reumatyczne, przeciwzapalnie, wszelkie zmiany skórne, oparzenia, trądziki, łupież, zmiany łuszczycowe. Wszystko tam, jeżeli mamy jakieś oparzenia na skórze czy otarcia, w każdym z tych przypadków możemy używać właśnie słońca Bałtyku, czyli pudru bursztynowego. Także bardzo Państwa zachęcam do przetestowania tego produktu, jeżeli macie jakiekolwiek z tych dolegliwości, które wymieniłam. Zachęcam także do przeczytania artykułu, ale ja mam nadzieję, że wszyscy Państwo przed monitorami macie lutowy numer naszego miesięcznika Zdrowie bez leków i tam mamy artykuł Krystyny Jutki na temat właśnie bursztynu, rzecz o bursztynie. I właściwie to jest, słuchajcie, bursztyn zimą przypomina nam o tym, że niedługo będzie wiosna i lato, tak? Ponieważ jest to kamień słoneczny, który właśnie o tym lecie przypomina. Jako ciekawostka na koniec powiem Państwu, że bursztyn był takim prezentem ślubnym, także jeżeli chłopak dawał dziewczynie biżuterię albo cokolwiek z bursztynu i ona to przyjęła, to było równoznaczne z przyjęciem oświadczeń. Także miał on bardzo szerokie zastosowanie właśnie w takiej tradycji, w kulturze ludowej, w Polsce, szczególnie na Kurpiach, czyli na północy Polski, tam gdzie tego bursztynu było więcej. Był w ogóle często dawany jako prezent ślubny, właśnie jako składnik posagu, jako coś bardzo cennego. No i właśnie, proszę Państwa, ten bardzo cenny bursztyn mamy w postaci takiego pudru, który możemy w bardzo dobrej i wygodnej formie sobie aplikować na różnego rodzaju dolegliwości i też możecie Państwo potraktować właśnie taki puder bursztynowy jako prezent. Polecam, jeżeli nie macie Państwo pomysłu na siebie, to można kupić komuś w prezencie właśnie taki wysokiej jakości puder bursztynowy. Zdrowy, naturalny, o bardzo szerokim zastosowaniu produkt, a przy okazji jeszcze polski. Także tu w ogóle, jeśli chodzi o zalety, to mogę jeszcze wymieniać długo, tak? Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to Państwu powiedziałam. Zachęcam do używania bursztynu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dużo zdrowia, udanego weekendu i mam nadzieję, do zobaczenia w najbliższy poniedziałek.